Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i to jest kolejny odcinek z Hollow Knight. Powiem wam, że to jest też kolejny odcinek z Hollow Knight z rzędu, jaki nagrywam, bo... kurde, pad mi się wyłączył. Bo bardzo się wciągnąłem, jestem mega ciekaw, co będzie dalej. Tutaj, o, tu nic nie ma. No i w dalszym ciągu eksplorujemy nasze kryształowe wzgórze. Zobaczmy, czy możemy w ogóle dostać się tam na górę, czy coś nam to da. Znaczy, możemy się pewnie dostać, ale nie wiem, czy teraz. Dlatego, że tam brama była generalnie zamknięta, tak samo tutaj po prawej stronie, więc zgaduję, że najpierw musimy iść gdzieś tam, nie wiem, po lewo, albo na dole, albo na dolne prawo. I coś trzeba kombinować z tymi wajchami. Jeśli będzie trzeba, to dziś zejdziemy do tego miasta łez i zobaczymy ponownie, co tam się zrobiło, odblokowało. Ja z chęcią właśnie zobaczę, wyeksploruję, bo jestem mega ciekaw, co tam takiego siedzi. Zwłaszcza, że jakąś inną dzielnicę odblokowałem, więc myślę, że to może być naprawdę top tier rzecz. I tutaj ostatnio ja zginąłem, czy nie mogłem się dostać wyżej? Zobaczę, oj. Ta śmierć była niepotrzebna, właściwie uderzenie. Może spróbuję się tutaj dostać i zobaczymy, co z tego wyniknie. No tu ostatnio ławka była, tak? I ja tutaj nie poszedłem. Dobra. Tu jest też brama i tam jest kufer jakiś. Dobra, ja bym się tam najpierw udał. Pyk, pyk, a on się jeszcze rozjeżdża, ten ziomek. Klucz sklepikarza. To do czego to może prowadzić? Było w sumie parę wrót. Do sklepu? Jakiś sklep odblokuje dzięki temu? Nie mam pojęcia. Dobra, może rozwalę tego kolcarza. Okej, okay, mam cię. Skoczmy sobie tutaj. Może od lewej strony, tak będzie wygodniej. No i tu jest znowu ten grubuś. Cześć, grubek. Ty chcesz dobrze, prawda? Ty jesteś głodny, po prostu chodzisz sobie tutaj. Co to mi wyleciało? Takie efekty się zrobiły. Esencję dostałem jedną. A czemu w tej istocie była esencja? Jak to w ogóle rozpoznać, z której istoty jest esencja? No, jedną. No ale jedna to tyle, co nic w zasadzie. Może to jest tak, że trzy drzewka bonsai trzeba zgolić tym ostrzem snów, a reszta jest na przykład z losowych przeciwników, jakąś tam szansą, albo coś takiego, taki grindowe elementy. I gdzie ja jestem? O, Quirrell! Cześć, Quirrell! Ach, niezły widok, co? Zupełnie nie jestem zdziwiony, że przetrwałeś podróż po tych połyskujących jaskiniach. Otacza cię swoista aura mocy. Gdyby nie twoja niewielka postura, mógłbyś tą aurą wręcz wzbudzać strach. No co, ty się mnie nie boisz? Czyż to nie smutny widok, ci górnicy w dole, nadal niestrudzenie wykonujący swoją pracę w nieskończoność? No dla mnie bardzo, na przykład ten co śpiewał piosenki był słodki, przestał śpiewać piosenki, jest obłąkany teraz. Ich skorupy zostały owładnięte zakodowanym w nich silnym celem. Kryształowy kruszec zawiera ponoć pewien rodzaj energii, może nie tak potężny jak dusza ujarzmiona przez mieszkańców miasta, ale o wiele mniej zabójczej. Dziwnie się czuję, wiedząc o takich starożytnych faktach. Zastanawiam się, skąd ja to wiem. Wykasowali ci pamięć. Z tego oto wysokiego punktu obserwacyjnego doskonale widać światła tego małego, smutnego miasteczka. Wątpię, aby jego mieszkańcy zdawali sobie sprawę, jak wielki świat ich otacza. No akurat tam mają depresję w tym mieście. Wydaje się takie małe. No i tyle się dowiedzieliśmy. Zobaczmy, co tu jest po prawej stronie. Może kolejna lokacja. Ja się już boję tych wszystkich nowych lokacji. Nie będę tego nawet ukrywać przed wami. Pójdźmy na prawo. Znowu górników słychać. I to jest jakby górna część. I tutaj... O, tam widzę, jak coś połyskuje. Tutaj nie mogłem się wcześniej dostać, ponieważ było zablokowane. Może w ten sposób już mogę odblokować sobie kolejny górnik. Co ty we mnie rzucasz tym kifolem? Daj sobie tam spokój, gościu, co? Tu może też być ściana ukryta. No bardzo możliwe. Mogę to zniszczyć? Nie, nic się nie dzieje. Tak wygląda troszkę... O, te mogę zniszczyć. No to w dół. I są dżiotki, nie tylko. Dżiotki, pomiotki, kurde, ale to jest czasami problematyczne, jak wysłałem nam te sople. I tu jest kolejne te, zdobędziemy jajo, które nie wiadomo po co jest, po co i na co, no ale sobie jest. Dobra, dałem radę cię wyczyścić, zbierzmy sobie może giotki, pochilujmy się też z przyjemnością. Dobra, mamy, jesteśmy wygrańcami, ale to wypatrzyłem. Coś tak czułem, że nie bez powodu ten zaułek tam zrobiono. No i niestety po drugiej stronie jest wajcha, no ale wiem przynajmniej, gdzie mam iść. No i zbieramy te zjełczałe jajo, naprawdę nie mam pojęcia, do czego one są. Nawet sprzedać nie możemy, może komuś innemu, może ktoś kiedyś o nie poprosi. A tak to mogę sobie odblokować tutaj przejście. Na to by wyglądało, że tak właśnie ścieżka kazała nam przejść tam obok Quirrella albo coś takiego, że tam musieliśmy najpierw iść. Cześć. Dobra, to zobaczmy może tu, co się znajduje. To są lasery, ale są też dziotki. Mogę to poniszczyć, z przyjemnością to zrobię. I tu coś jest? Nie ma, ale mogę się ukryć na chwilę. Nie, nie mogę się ukryć. Laser mnie tu przeszywa. No to jest niebezpiecznie. A mogę ich zabić tym? Ej, mogę ich zabić tym! Czemu ja o tym na to nie wpadłem wcześniej? Bez kitu. To jest takie proste. Dobra, teraz co zrobić? Zebrać to szybko.
Dziennik wędrowca, no bo wędrowiec tu umarł. Czyli możemy za pomocą duszy zabijać, a to dobrze wiedzieć. Na prawo, chodźmy, bo tu słyszę klupanie znowu. Klup. Ej, no! Nie wiadomo, kiedy ty rzucasz, a kiedy nie rzucasz. I tu na przykład, jakbym potrzebował double jumpa. No nie da się tu w żaden sposób skoczyć, ani odbijając od czegokolwiek, ani nic. Więc tam chyba jest dalsza lokacja jakaś, do której niestety nie możemy się teraz udać. Tak samo tutaj, nie wiem, a może z góry spadniemy i coś się zrzuci. Drabina się zrzuci, albo winda. No to co, możemy wrócić w zasadzie. I nasza mapka teraz wygląda w taki sposób. No to jednak zostaje nam tylko ta prawa strona. Prawy dół, ale tam też było coś pozablokowywane. No tak nie wiem, kurczę, czy gdzie możemy teraz iść. Ale zobaczmy tam. Po kolei wszystko. No zablokowane, no to w dół. A w dole. Dobra. Tu nie byłem jeszcze, ani razu. Bardzo denerwuje mnie ilość po prostu tych dźwigni tutaj. Że wszystko to jest takie dosłownie obok siebie, tylko trzeba przejść te 3 metry, żeby odblokować na przykład sobie przejście. No, takie bezsensowne bardzo się to wydaje. Oj. Mamy cię. Dobra, pyk. Rozwaliłem. Tutaj G odebiorę ze sobą z przyjemnością. I może wdrapmy się do góry. Ojojku, wy mnie widzicie. Co wy próbujecie? Ej! Ale oni są sprytni. No to tak wam zrobię. Trzymajcie. Troszkę co prawda życia potraciłem, a spadł sobie. Wystarczy mi na chwilę jednego i możemy sobie to odblokować. Sekretów tutaj za bardzo nie widziałem. Mogę tylko tego ziomeczka jeszcze... O Jezus. No to zaraz ja się rozwalę, nie ziomeczek. To może w dół spróbujemy. No. I tu jest skrzynka, jakbym mógł się tam do... Hello darkness my old friend, normalnie. Pyk, 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 pyk. Dobra, mam. Dobra, mam. Udało się. Tu jest dalej więcej tego. Ale to jest łatwiejsze chyba. Ten jest wolnek, ale musimy tu podskoczyć. Ten jest szybki. Oj. Jezu, mam jedno życie znowu. Nienawidzę tego. Wydostaniemy się stąd? Nie, no prędzej ten dół przejdę niż górę. Nie! O Jezu, ja tam padłem i przeżyłem. Nie! Jak jeszcze raz się walnę, to próbuję się stąd wydostać. Bo jeśli teraz tego nie przejdę, no to stracę wszystkie giotki. Dobra, wracam się. Ojejku, chociaż to też jest trudne. Au! Cholera! Nie, jedna maska! Stracę wszystkie giotki, ludzie, stracę wszystkie giotki, wierzcie we mnie! Nie, no za duża presja, ludzie, straciłem wszystko. Aj, 800 poszło się walić, najwyżej sobie to nadrobi, ale szkoda jest. Kurczę, mogłem to już wydać na byle co nawet. 1000 miałem, nawet nie 800. Ale strata, naprawdę, głupio wyszło. Ale się dałem zrobić, to znaczy Mangetsu, na przyszłość, takie zagadki rób jak nie będziesz miał nic do stracenia dosłownie. Ja tego też nie przeszedłem, to jestem zdolny, bo to nie wydaje się takie skomplikowane. Jezu, i straciłem. Trzeba było do banku oddać. Przeszedłem to, ale nie było... Nie gadajcie. O, dobra, jakąś silniczka jest zrobiona jedna. Ale to się nie opłacało. Za 1000 giodek nie opłacało się w ogóle to. Płakać mi się chce. Ale przynajmniej nie mamy nic do stracenia. Dobra. Nie, to już jest proste. No i co? Co bym tutaj nie dostał, to się nie opłacało. No, 78 tu dostałem. Ale będę płakał. 1000 kontra 78. No. Super. Jak to się mówi? Mądry Polak po szkodzie. Ehehehehe. A spadnę sobie może jeszcze raz, a tam się nie dostanę, co? Muszę mieć podwójny dash jakiś. O, co to jest? Kraina spoczynku, no tu byłem i tu się pojawił jakiś duch. W sumie jego lokacja, czy ona jest na mapie? Tak. To jest on? Jakiś wszechmocny, będę musiał z nim walczyć? Grób wojownika to jest. Coś nowego.
Ani kroku dalej, przeklęci ci, którzy próbują opuścić to królestwo. Lepiej jest spoczywać tutaj aż po kres czasu. Nadzieja i wolność. Myślałem, że mogę zdobyć te rzeczy za sprawą jedynie swojej siły. W swoich snach walczyłem z tą plagą przy pomocy moich ostrzy, aż w końcu zwróciłem je przeciwko królowi. Gdy przebudziłem się w tym świętym miejscu, zacząłem pojmować, ci, którzy żywią nadzieję, są z góry zgubieni. Czy ty nadal żywisz nadzieje wędrowcze, uciekniesz, czy dobędziesz broni i zgubisz nas obu? Czy stawić czoła snowi wojownika? Tak. Będziemy z nim walczyć. Jak on gada? Jakiś... Ale we mnie wali. Dobra. Trzeba daszować. Wali nami ostrzami. W nas ostrzami. I jeszcze one wracają. Jeju, ale trudny jest. Ja nie wiem, czy to jest na ten etap gry. Nieźle macie w tym Hollow Knightie. Oj, czemu tu mnie wszystko teraz bije? W sumie sam się na to godziłem, tak? Dobra, jest. A gdzie jest mój duch? Tu jest, dobra. Już się wystraszyłem, że go nie będzie. Panie, ja chcę z tobą znowu zawalczyć, podobałeś mi się. Ja chcę tobie stawić czoła i muszę z tego, co zauważyłem, unikać ostrzy, zarówno jak rzuca, jak i wracają. Czyli lepiej tak po jednym ciosie. W przeciwnym razie nie damy rady. Dobra. O. Dobra. Pyk. On jeszcze mnie obkrążył. Śmiesznie dosyć. O, wraca. Ale nawet mi idzie. Raz oberwałem. Mam cię. Mogę ci zrobić tak. Zadałem mu kawałek jeszcze obrażenia. O, tu mi... Teraz drugi ostrzek chyba wchodzi. Kurde, zapomniałem, że wraca. No ej! Pyk, pyk. Dobra, wraca. Teraz drugim. Lewym. Może się uda, kto wie. Dobra, wraca. Już? Nie, jeszcze więcej ostrzy. O! Jeju! No ja nie trafiam go w ogóle. Nie! Ciekawe, czy byłem daleko. Mistrz zrywu, mistrz podrywu. Nie potrzebuję cię, mistrz zrywu. Jesteś kompletnie useless w moim arsenale. Od kiedy cię tylko zobaczyłem. Ty będziesz tu świetny. Ewentualnie jakiś Baldur też będzie git. A weźmy może skorupę Baldura. I weźmy krzepką skorupę. Może to być bardzo fajne combo, żeby się uwalniać. No, co prawda jeszcze tak myślę, że wrażliwa siła byłaby dobra, jeśli by nam fajnie zwiększała obrażenia, ale z drugiej strony chcielibyście, żebym od razu ją stracił, tym bardziej, że jeszcze jestem żyjotkami na minus, bo straciłem 1000, przypominam, głupkowato. Ja bym na przykład nie chciał tego stracić, nie wiem, czy bym sobie wybaczył taką stratę. Dlatego ja wolę już iść z tym Baldurem i to może być naprawdę dobre. Tak uważam. Co to? What? Ja nie wiedziałem, że to potrafi takie rzeczy. No właśnie, IQ 3 normalnie, okej. Tak, walczymy z tobą. Tak, ja chcę. Chcę się zemścić na tobie. Masz, trzymaj, to dla ciebie. A ci zrobię tak. Oj, nie wyszło. Trzymaj. Trzymaj. O, da. No tutaj będę na początku się mniej bał. Może ci więcej zadam. Lepiej tak nie robić. Faktycznie go nie sięgam często. Oj, nie trafiło go to. Mogę się w razie czego osłaniać, jakbym tego potrzebował. Mogę nawet teraz, patrzcie. O. Fajnie wyszło. I duże czasy śmiertelności nawet mi daje. I szansę na odrodzenie się. Jakbym obrywał. Okej, robi następne. Teraz dam radę. Takie OP amulety mam. Nie ma opcji, że nie. Oko ba. Ba. Ale gada śmiesznie. Oko ba. Dobra. Zrobiłem go. A widzicie, że było nawet łatwiutko. Już go tutaj ogarnąłem. Dużo obrażeń mu wchodziło. I co nam teraz powie? Ach, teraz rozumiem. Ci, którzy zwracają się przeciwko królowi, są zgubieni już w momencie podniesienia na niego ręki. Nie nazywaj mnie zdrajcą, nazywaj mnie po prostu głupcem. Wiem, że ty nie uciekniesz. Gdziekolwiek się udasz, będę cię obserwował. To brzmi groźnie. On nam grozi. Za to zdobędziemy esencję, tak?
121 esencji! Oh yeah! Dobra, kurczę, 100 esencji za coś takiego? Znaczy, coś takiego, no fajna była walka, nie? Ale że od razu? Ja myślałem, że te drzewka będą musiały ścinać, robić nie wiadomo co, figle migle, a my teraz, kurczę, od razu po jednej walce możemy wrócić do tego gościa i mu dać te 100 esencji. Ale czad! Zobaczymy, co w takim razie nam z tym ostrzem zrobi. Może to będzie ulepszenie ostrza i będzie następny level trzeba zbierać albo coś takiego. Ale się zdziwiłem. No to co, to odstawiamy. Co nam powiesz? Ach, wojowniku, wróciłeś, pozwól, że przyjrzę się twojemu ostrzu snów. Już uzbierałeś 100 esencji, szybko poszło, łatwo ci to przychodzi, prawda? Nic dziwnego, że uśpieni próbowali pogrzebać cię w tamtym starym śnie. Być może zlękli się ciebie, a może sami będąc więźniami pragnęli twojego towarzystwa. W każdym razie nadal długa droga przed tobą. Przyjmij te, o Jezu, tę starą błyskotkę jako zachętę i wróć do mnie, gdy uzbierasz 200 esencji. Pieczęć Hallownest, no super. Zarąbista jesteś. Ja tu myślałem, że ulepszysz mi te ostrze i w ogóle ja będę super. A tu kurczę takie coś. A następny grup wojownika jest tam i w ogóle teraz odblokowały mi się po całym świecie. Szepczący korzeń też. One tu są do zbierania esencji. Czyli możemy parę rzeczy robić równocześnie, jakie nam tam leżą bardziej. No dobra, ja bym się wybrał do miasta Łez. Popchajmy teraz fabułę, skoro się zatrzymałem, pozbierałem esencji. Na co babka mi powiedziała, że księżniczka jest w innym zamku. No to niech się pałuje i idziemy do miasta Łez, tak? Dusze wszędzie są, dusze. One nic nie muszą, duszą. Tutaj byłem przez chwilę. I tu była ta winda śmieszna, nie? Nie. Coś zgubiłem. Aha, miałem skręcić tam gdzieś. A że gdzie to było? Tu? Ej! Nie mogę się tu już dostać. A może to jest przejście na przyszłość? Nie wiem. To drugą stroną spróbujmy. Czyli tędy chyba, tak? Chyba tak. Znowu tu będą te grupcie, które... Fajnie, że dają sporo monet. Ale tak to biją bardzo dużo. Zdecydowanie zbyt dużo. No ale miliony monet przyjdą do mnie po 15. Za takiego jednego to nie jest aż tak źle. Dobra, i tu miałem przejść i tu będzie ta winda. Tak? Aha, może ja tutaj przeszedłem i nie mogłem odblokować sobie. Tędy coś. Aha, bo tu był ten rycerzyk. Dobra, możemy spróbować go zabić. Okej. Tam jest jeszcze jeden taki. Śmieszny. Ryj. Dwa duch naraz możemy ściągnąć. Pyk, 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 pyk. O Jezu. Jaki ty wytrzymały jesteś? Nie za dobrze ci tam? Dobra, zabiłem go. No, był dosyć wytrzymały. I tu prawdopodobnie odblokuję sobie przejście w przyszłości. Bo tu je widziałem na mapie, jak już te mapy zdobyłem. No właśnie, no o to nam chodziło. To odblokowujemy. I tu będziemy mogli się w razie czego dostać. A co jest na lewo? Ja miałem do tego miasta iść, a tutaj poszedłem jeszcze w innym kierunku. Błękitne jezioro, co tu jest? Maska, jakaś maska jest widoczna. Tu pewnie będzie jeden z tych trzech bossów. Jak była ta bójka, bajka, brawurka. Mogę wejść do tej wody? Mogę, mogę w niej pływać. Śmiesznie. Może nie teraz, może najpierw to miasto Łez odwiedźmy. Zobaczmy co tam jest, bo tam chyba też widziałem takiego bossa, ale jestem ciekaw ogólnie tej lokacji. Przeszedłbym się po niej. Aha, to faktycznie się łączy z miastem West. Ale ciekawe, czy to jest w jeziorze, czy nie? Dobra, zobaczmy najpierw miasto West. Tak to mamy trzy ryje na mapie. Bójka, bajka i brawurka. Nie wiem, tak mi się to skojarzyło. Bo nie umiem z tych imion ten zapamiętać i jakoś tak śmiesznie mi to brzmi. Stoją sobie trzy buby. Mamy im coś zrobić, mamy im pewnie złoić tyłki. Taki jest sens tutaj. Upraszczając fabułę. Co ty uciekasz? Próbuję, windę nawet jakąś. Windę sobie wezwałem. Mogę mu tu wysłać. Oj. Tu jakiś skoczek jest, fajny kapelusik. Oni są dość tak tacy niegrozi się wydają, nie? Niektórzy. Bo nie wszyscy. A na górze co jest? Trzymaj, to dla ciebie. O, próbował już, próbował. Tu mogę windę wezwać. Okej. I do góry. W górę serca, gdzie się dostanę z ciekawości? Tak bym mógł tutaj wszystko jeszcze odwiedzić. I to faktycznie jest jak miasto West, ale takie czerwone. Nie wiem czy... Jezu, jak rozpędził się. Prostak jeden. Co ty próbujesz w ogóle ugrać? Nie próbuj. Oj. Dobra. Dużo ich tutaj jest. Jakby walka tu była jakaś bardzo taka wymagająca. Może się uleczę. Mam skorupę Baldura, więc dosyć sporo to przeżyję. Co ty próbujesz tą szarżą? Wszyscy? A nie, jeszcze nie wszyscy. Taki bostrasz trochę, nawet nie bostrasz, bo to nie są bossowie.
Nawet nie są oni. Jest muzyczka z walki równocześnie. Ojeju, przebił się przez mojego Baldura. Mój Baldur już powoli traci na znaczeniu. Mam kolejnego. Trzymaj, to dla ciebie. No i mnie przepuściło dalej. No ale momentami było groźnie. Co to jest? Fragment naczynia czy maski? Chyba naczynia. Tak jest, kolejny fragment naczynia mamy. No to całkiem spoko. To jest taka dodatkowa lokacja widocznie. I sekrecik w zasadzie. Ale dobrze mieć, nie? Zobaczmy tutaj. I w dół. Dokąd winda prowadzi? To też mnie zastanawia. Jeszcze niżej. Tu już byłem. Giotki. Mogę odzyskać moje giotki. Bo na razie to straciłem zaufanie wasze, przez to jak grałem i straciłem 1000 giodek. Oj tam, oj tam. Teraz oj tam, było płakanie. No, nawet się rozpędza na mnie. Co ty tu próbujesz ugrywać? No, mam już 500. Ale się wykoksiłem w krótkim czasie. Już odzyskałem połowę tego. Jeszcze niżej. Następnym razem albo oddajemy do banku, albo kupujemy u baby amulety. Czy tam miejsca. Trzymaj to dla ciebie, jeden i drugi. Prezencik taki dla was. I tu też coś leży. Dziennik wędrowca tylko, to nawet nie jest on. Dobra, mamy go. Tylko tu muszę wejść wyżej. Ojeju, nie sądziłem, że tu mnie odbije. Od tej ściany. Żeby tą winną móc pojechać. Nie, tu nie do góry, dół, dół, dół. O, tutaj, dokładnie. Bardzo się cieszę, że winda mnie zaprowadziła tam, gdzie chciałem. Mogę pokorzystać jeszcze z mocy. Więcej tych robaków w kapeluszach jest. Mieszkańcy zarażeni, głodni. Robaczki sobie chodzą. No to spadamy. I tu już jest to miasto łez, które znam. Stacja Króla, a było coś takiego, była Stacja Królowej i teraz Stacja Króla. Było, było. Coś jeszcze innego. Ale te lokacje są olbrzymie. Tutaj. Ale można przynajmniej sobie po czymś skojarzyć. No, nie mogę się tu dostać, pewnie później. Jak gdzieś wajchę pociągnę. Będzie rogacz. A tu, a mogę się taplać w wodzie. Nawet nie wiedziałem. Widziałem, że padali inni ludkowie i umierali od razu w niej. I tu prowadzi do stacji. O, jest dłużek znowu. I tu już jest miasto łez pokazane. To, które znam. Tyk. Ale ty jesteś easy. O, nie jesteś easy. Może do ciebie to wyślę. Dla ciebie, dla rodziny. Może się wychiluję jeszcze. Ale mi zada obrażenia. No, bez kitu. On potrafi za dwa serca walnąć. Dobra, zabiłem go. Było groźnie, dalej mogę umrzeć. Nie, jest, ich jest tu więcej, to jest nie fair. Tu się opłaca ta duża magia jakby. A gdzie ja idę? Miastem łez, odlokowuję dalej. Nie, kolejny wartownik. Na razie nie chcę się z nimi mierzyć. Proszę, niech się odrodzą jakieś zwykłe bubki, na których się mogę wyhilować, błagam. A może do stacji rogacza, będzie ławka wtedy. Stacja króla. Król Zamula. Jakbyś ty mnie zabił, to by było upokorzenie już. Bez kitu. Każdy może mnie zabić, ale nie ty. Naprawdę, czułbym się upokorzony. Pyk. Mamy go. Wychilujemy się. I zobaczmy jeszcze, co tu jest. Czy tu mogę się dostać? Niekoniecznie. A stąd przyszedłem chyba. Nie, no co tym rogiem próbujesz? Co ci to dało? I tu jest kolejny wartol. No to nie, nie chcę tutaj. Tu mnie chyba poprowadzi. Prosto do stacji. O, jest ławka, jej! Super, dobra. I możemy sobie odblokować kolejną stację. Nie wiem, jak droga będzie. 300, połowa moich Gio! Co ty? A gdzie on przyleci? Skąd? Tam jest tunel taki, w oddali. Chodź tu, pokaż się. No, przyleciał. Ale przy okazji odblokowałem sobie mapę. Widzicie? Tak ona wygląda i widzimy, jak wielkie jest miasto łez, bez kitu. Fajnie by było troszkę energii sobie zdobyć, a jeszcze zobaczyć na przykład prawą stronę. Skoro tu też mi pokazywało, że mogę... A tu jest zniszczona ławka, zniszczona stacja. Pierwszy raz taką widzę. Ciekawe, dokąd prowadziła. Czemu przebudowali na górę, nie wiem, dwa perony zrobili tej stacji. No właśnie, i teraz ty się zrespiłeś. Nie ma sensu się chyba z nimi bić. Ajajajajaj, źle to wyszło. Chyba lepiej przechodzić przez nich, nie? Też tak myślicie? Ja też. Dobra, nie będziemy z nimi walczyć. Nie ma sensu. Pyk, 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 pyk. Dobra, jestem. Po drugiej stronie. Ty mnie walnąłeś, chamie! Ty, Brutusie, przeciwko mnie. Taki łatwek mnie zranił. To jest upokorzenie.
Co to za maska? Nie wiem, co to oznacza. Ryjek taki śmieszny. Tutaj coś... A. To wchodzę. Mieszkańcy. Znowu, kolejni. Mogę wszystkich powybijać, okej. Okay. Jak tak skaczecie do mnie. I co mi to dało? Coś tu jest takiego... Czemu to się gołybie? Dziwna ta lokacja. Nie mam pojęcia, co tu mogę zrobić. Coś mi pokazuje w tym miejscu? Nic. Taki domek. Zarażeni mieszkańcy są. Obłąkani. I tu kolejny jest dużek. Więc tutaj chodzenie za bardzo nic mi nie da chyba. To może spróbujmy znaleźć jakiś łącznik między tymi rzeczami. Mogę iść do góry, mogę iść tutaj. O! Tu jest winda. Winda sumienia. No, mogę wam jeszcze energią wywalić. Dużo geodek. Kolejna winda. Winda do windy, aż zwierzę się winda. Ja już jestem na tych terenach, które powinienem znać. Tak, odlokowałem sobie. Dobrze, dobrze trafiłem. Ojejku. Ale podoba mi się bardzo ta taka różowa, czy tam czerwona część miasta Wes. Bo jest niebieska i czerwona. Fajnie to wykombinowali. Ciekawe, czy tu mogłem wejść wcześniej, od góry. Bardzo możliwe, że tak, albo nie mogłem się odbić tutaj. No i windą do góry. Zwiedźmy jeszcze to. Chyba, że tu byłem. Nie, nie było mnie tu. Raczej. Walka? To wygląda jak walka. Walka teren. Taki duże pomieszczenie. Dobra, to nie da się wyżej tym. To w dół. I to jest takie coś. Aha, nic to nie daje. To jest jakby sala tronowa, tak to troszkę wygląda. To zobaczmy, co tu jest. Mam jakieś roślinki pokazane. Nie posiadasz mapy tej lokacji, to jest osobna lokacja? No nie gadajcie. Ho, jakieś katakumby to są może? Bo co może być pod królestwem? Ojeju. Nie, 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 nie. Znowu spadam, jak ja nienawidzę spadać w tej grze. A bardzo często ostatnio mi się to zdarza. No, tu są geody. Co ty próbujesz w ogóle, synu? Pyk, dobra. Nie, kurde no. Śmierć tu czuję, młody Anakinie. Naprawdę, a tu? Taki przystanek. Możesz sobie przycupnąć. Ciekawe, jak się stąd wydostanę. Bo wejść tu to jedno, nie? Ale wydostać się to już inna sprawa. Ej, nie, no tych tuneli nie przejdę, nie ma szans. Nie ma szans, nad nim jak. Musiałbym mieć cały czas ochronę jakąś. Co tu się w ogóle wydarzyło? Winda spadła. Się zepsuła. Hu. Mapa nie działa. O! Jest drzewko. Ścinamy drzewko. Bardzo dobrze. I po całej lokacji trzeba zbierać znowu. Czyżby tak. Dobra no, elementy parkurowe, gaming. Zbiorę w Trymiga. Nim się obejrzycie, zobaczycie. Pyk. Jeszcze mi troszkę tego... Au. W łeb dostałem. Troszkę mi tego zostało. Aha, tego tak lepiej nie robić. Lepiej... Jestem ciekaw, czy to może w ogóle, czy esencja może zniknąć. To też jest bardzo dobre pytanie. Aj. Bo czasami może ktoś nie mieć ochoty sobie zbierać w danym momencie na przykład tego. Dobra, mam. Mam też dodatkową zachętę, żeby iść po te skarby. Jakby kogoś nie przekupiło wcześniej Gio. Dobrze, że ja tam nie próbowałem wchodzić od razu. Tak na pałę... Au, na pałę poszedłem. A zobaczmy tu. Dobra, jestem. Pyk, 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 pyk. Mam bas. Gio moje kochane. I co tu dalej zrobić? No bez kitu, co tu zrobić? O, wydostałem się. Całe szczęście, że wyteleportowuję na zewnątrz jakby. A nie trzyma w środku. Chyba, że... No nie, nie ma opcji, żeby to inaczej załatwić. Znaczy, może by się dało, ale... Naprawdę ciężko. Ale się czuję mam jedno życie. A będzie tylko trudniej. Chociaż już niewiele tej esencji zostało, całe szczęście. Okej. Nie, nie! Ale widzimy, jak to wygląda przynajmniej. No nie, przeciwnicy... Ej! Chyba poznikały mi te esencje, czy nie? Chodź tu. Jeżu jeden. Dostanę esencję z powrotem. Czy muszę jeszcze raz zabić... Kurde no. Zobaczmy, jak z tym. Trzeba to od początku zbierać wszystko, czy tylko trzy mi wyskoczą? Chyba tylko te, co ich potrzebowałem. Co on się zabił tam? Pajac. O, są brakujące. Trochę więcej niż myślałem nawet. Dobra, 157. Miałem 137 mi się wydaje. Tak to wszystkie były. Bo mi tutaj rozbłysło na... O! Wreszcie położyłem nogę tam, gdzie powinienem.
Dobrze, omijam. Bardzo zgrabnie, jak ja się cieszę. Idziemy tu zobaczyć jeszcze. Co tu się takiego kryje? Tu mi coś właśnie wyświetla, jakieś roślinki. Nie mam mapy tej lokacji nawet. No ale ta lokacja wygląda groźnie, przyznajcie. Poza tym, że są przeciwnicy, których już znam, to faktycznie wygląda jak jakieś katakumby. Jejku. Wychiluję się może na was, co? Nie! Healowando, szybkie. Jeszcze raz, nie mogłem... Aha, mamy całe życie. Całe życie przed oczyma. Duża ta lokacja! Nie mam mapy. Ciekawe, czy w ogóle da się zdobyć tu mapę. Bo nie wiem, czy kartograf by się tu zapuszczał. No w sumie zawsze tam, gdzie... O! Tu mogę spaść. Nie wiem, czy to dobrze. Tu też mogę spaść. Nie wiem, czy to dobrze, X2. Jest kartograf! Jest kartograf! To jest następna lokacja. Może nawet starożytna dolina to jest. I gdzie mi pokazuje kartki? Są tu... Słuchaj go! Nie tu, ale możemy posłać. Prawdziwy sługa poświęci wszystko dla królestwa. Niechaj blady król Hallownest uwolni cię od tego brzemienia. Wrzucić wszystkie Gio do fontanny? Nie! Po co mamy? Jezu, co za idiotyzm. Po co miałbym wrzucić wszystkie Gio do fontanny? Chyba, że trzeba tam, nie wiem, ileś wrzucić jakąś ilość, żeby nam się odblokowało coś. Te jaskinie są bardzo stare, wręcz czuć ciężar królestwa znajdującego się nad nami, bo to w końcu dość ciężka rzecz. Podejrzewam, że niewiele udało się dotrzeć do tych głębin. Ty i ja jesteśmy pionierami, przynajmniej jeśli chodzi o współczesną historię. Oczywiście, chcę mapę i chcę jak najszybciej do ławki jakiejś. Tu jest ławka, dobra, bardzo dobrze, tam sobie zakończymy, bo już chyba, kurczę, tak daleko dotarłem, ja nie ogarniam od paru odcinków, co tu się w tym Hollow Knightie dzieje, dosłownie. Jak znowu będzie ławka z jakimś bossem, no to kill me please. Dosłownie, o nie, jest ławka, dobra, fajnie. Jest, super, będzie ławka. Ojojoj, to była przygoda. Odkryję sobie przynajmniej więcej. Tak, rozkłada się ławką. Usadziłem dupsko. To jest jeszcze pod głębinami. A w głębinach jest jeden z tych bossów. W grzybowych pustkowiach i coś tam jeszcze. Tu się nic nie da zrobić. A tu do góry? No to byłem tutaj przed chwilą dosłownie. Wszędzie widać takie wyrwane jakby ślady po windach. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie. To mogę zniszczyć to. Bestiariuszu coś odblokuje chyba. Tu był ten gościu. Mapkarz. Możemy sobie zobaczyć. Ajajajajaj. Tutaj co jest? Bo mi tu prowadzi... Aha, ja nie mam double jumpa. Zobaczcie, nie mogę tu wskoczyć. Ale mnie porobili. To dlatego. Tereny pałacowe. A tu? Co tu jest? No to już mogę się w razie czego wydostać. Więc nie ma aż takiego stresu. Aj. Stresu i kartek notesu. Może się uzdrowię. I tu jeszcze targniemy dalej specjalnie. O! Coś nowego. I to są istoty wyższe, dla istot wyższych. Nasze nieskalane naczynie zostało wzniesione. Dalej są jedynie pozostałości i żale z powodu jego stworzenia. Nie wkroczymy do tego miejsca nigdy więcej. To jest chyba o tych właśnie... O tych atomówkach. O tych, co ocalili to królestwo. Chyba to oni tutaj do nas przepowiadają. I dalej się nie da po prostu przejść. Może w przyszłości, jakimś cudem. To ja się może wrócę z przyjemnością do ławeczki. Wygodnej ławeczki, mimo że lokacja nie jest zbyt wygodna, nie ma też stacji rogacza, dzięki której moglibyśmy się szybko dostać na zewnątrz. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, w tym miejscu sobie zakończymy. Trzeba przyznać, że porządnie się rozkręciło. Dalej mam braki w bossach, że tak powiem. Ale już były fajne walki i jeśli chodzi o bossów samych w sobie, to wydaje mi się, że braki moje zostaną uzupełnione, jeśli tu trzech mamy załatwić. Jeśli to będą jacyś potężni bossowie, to będę mega zadowolony. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i pa pa!